Drodzy Państwo, czytelnicy Przeglądu Konińskiego, chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego na te święta. Spokojnych świąt, ale też mądrych, głębokich. One są krótkie, one są inne niż Boże Narodzenie, one są może trochę bardziej w biegu, gdzieś tam pomiędzy wiosną a latem. Może mamy wtedy dużo innych spraw, nie mamy ferii, nie mamy nowego roku w perspektywie, ale to jest naprawdę ważny czas. Taki moment, żeby zatrzymać się, pomyśleć, przeżyć jeszcze raz tę całą tajemnicę, która opowiada o tym, że do zmartwychwstania, do radości, do piękna, do szczęścia idzie się czasami przez trud i przez łzy. A każdemu z nas, mam wrażenie, tego i tego w życiu nie brakuje. Nabierzmy więc sił w te święta, bo droga przed nami. Wszystkiego dobrego.